Nowy tablet Overmaxa jest nie tylko jednym z ciekawszych tabletów 10-calowych, ale też jednym z lepszych niskobudżetowców w ogóle. Urządzenie zostało skonstruowane w dużej mierze z aluminium, co przekłada się na sztywność konstrukcji i lepsze rozprowadzanie ciepła. Mamy też do czynienia z nie najgorszym designem. Sprawą sporną jest wykorzystanie plastikowej klapki, która osłania większość portów. Tablet działa stabilnie nawet przy sporej ilości instalujących się i aktualizujących w tle aplikacji. To bardzo rzadko spotykane w tym segmencie cenowym. System działa płynnie w zasadzie niezależnie od obciążenia. Nawigacja jest tak samo płynna, jak była bez żadnych programów działających równolegle. Za 750 zł absolutnie nie można więcej wymagać i w zasadzie nie da się więcej wymagać. Optymalizacja stoi tu na najwyższym poziomie i dosłownie nie ma się do czego przyczepić. Co więcej, mamy do czynienia z owianym złą sławą Allwinnerem A31, który w innych urządzeniach radził sobie zdecydowanie gorzej. Przycinał, spowalniał, a tu nic. Hula jak wiatr na Podhalu. Podejrzewam, że tak właśnie ten układ miał działać w zamyśle inżynierów. Szkoda tylko, że dopiero holenderskiemu Overmaxowi udało się wycisnąć z niego maksymalną wydajność. I nie mówię o benchmarkach, bo kwadrant dalej wskazuje okolice 3000 punktów, a o faktycznej, odczuwalnej używalności tego sprzętu. Czy Overmax ma wady? Mało. Ekran IPS cechuje się dobrymi kątami widzenia, choć już jego maksymalna jasność mogła być lepsza. Z widocznością w świetle dziennym jest tak sobie. Druga sprawa to brak obsługi dysków zewnętrznych bez własnego zasilania. Poza tym nie ma się chyba do czego przyczepić. Większość plików multimedialnych uruchomicie tu bez trudu. Pogracie w różne, nawet zaawansowane graficznie gry. Będziecie też mogli przeglądać nawet te wyjątkowo przeładowane wielkościowo strony. Biorąc pod uwagę cenę i możliwości SteelCore'a 10 plus 2, jest to zakup z całą pewnością opłacalny.